Kilka dni temu na imprezie u znajomych strzała amora przebiła serca Kasi i Marcina. Ogień pożądania zapłonął. Wymienili kilka SMS-ów, a następna była randka. A co po niej? Dobrze myślicie. Na pewno kojarzycie choroby przenoszone drogą płciową. Wirus HIV? Rzeżączka? Dziś temat dotyczący 80% osób aktywnych seksualnie. Chodzi o wirusa HPV. Czyli wirusa brodawczaka ludzkiego. Problem jednak w tym, że prezent w postaci HPV może wiązać się z pewną niespodzianką. Spójrz. Istnieje ponad 200 typów HPV. Część z nich przenosi się przez kontakt ze skórą i powoduje niegroźne kurzajki. Reszta, o której dzisiaj powiemy, przenosi się drogą płciową. Wirus zajmuje śluzówkę narządów intymnych. Pochwy, penisa, szyjki, macicy. Ale że mamy wiele sposobów na urozmaicenie naszego życia, wirus może zajmować śluzówkę jamy ustnej, krtani czy odbytu. Każdy rodzaj zbliżenia niesie za sobą ryzyko. A każda taka śluzówka wygląda dokładnie jak ten mur. Składa się z wielu warstw komórek. Jeżeli dostałaś lub dostałeś w prezencie HPV, wirus zaatakuje je. Zobaczmy, co dzieje się po zakażeniu. Wirusy HPV przenoszone drogą płciową mogą powodować mało apetyczne brodawki w miejscach intymnych. Są jednak niegroźną, łagodną zmianą, którą można leczyć. Jednak podczas tego samego zbliżenia ziścić się może drugi scenariusz. Trafiasz na groźniejsze typy HPV. Takie, które mogą powodować raka. Organizm może zwalczyć takiego wirusa, a ty nigdy się o nim nie dowiesz. Może jednak z infekcją sobie nie poradzić. Jeśli w dodatku palisz, nie dbasz o higienę, często zmieniasz partnerów, drastycznie zwiększasz ryzyko wystąpienia raka. I to w różnych miejscach ciała, w zależności od tego, gdzie wirus ma styczność ze śluzówką. Dziś skupimy się na śluzówce szyjki macicy. Zobaczcie, jak wirus może powodować raka. Akt miłosny z HPV w roli głównej. Jeden nabłonek styka się z drugim, a wirus wnika do komórek. Wnika i przejmuje nad nimi kontrolę. Na szczęście mamy układ odpornościowy, który wykrywa i niszczy zakażone komórki. 9 na 10 infekcji HPV ulegnie wyleczeniu, czyli nie mamy się czego bać? 9. W tym 1 na 10 przypadków zakażenie przechodzi w stan przewlekły. HPV wbudowuje się w komórki, a te przez lata nabywają cech nowotworowych. Najpierw zaczynają niekontrolowanie się mnożyć, a potem nabywają możliwości wgryzania się w zdrowe tkanki. Tak powstaje rak. Polki wciąż umierają z powodu raka szyjki macicy, ponieważ jest za późno wykrywany, kiedy nie ma już szans na skuteczne leczenie. Dlatego każda dbająca o siebie Polka, tak samo jak chodzi do fryzjera czy kosmetyczki, powinna chodzić do ginekologa, gdzie czekać ją będzie cytologia. Cytologia polega na pobraniu komórek nabłonka szyjki macicy specjalną szczoteczką. Później komórki trafiają na szkiełko. Są barwione i oceniane pod mikroskopem. Cytologia pozwala na wczesne wykrycie komórek zmienionych przez HPV. Lekarz, patrząc na ich wygląd, dokładnie widzi, co jest nie tak. Może wykryć stany, które wyprzedzają jakiekolwiek objawy raka o wiele lat. Potem decyduje, co dalej. Wcześniej wykryte zmiany można wyciąć, wypalić, jednym słowem wyleczyć. Warto to zrobić jak najwcześniej. Każda Polka w wieku od 25 do 59 lat może zbadać się w ramach specjalnego programu bezpłatnie. Cytologia pozwala na wczesne wykrycie raka, jednak nie zapobiega zakażeniu wirusem. Na to musimy znaleźć inny sposób. Nie wstrzemięźliwość, nie prezerwatywy, które nie chronią całkowicie przed infekcją. Jest coś prostszego. Szczepionka. Tak jak szczepimy się na polio czy różyczkę, tak samo możemy zaszczepić się na wirusa HPV. Jednak ponieważ szczepionka jest stosunkowo nowa, pojawiło się sporo pytań co do jej bezpieczeństwa. Rozpoczęto więc badania. W Skandynawii w 2010 roku przebadano prawie 1 000 000 zaszczepionych nastolatek.
Okazało się, że szczepionka jest nie tylko bezpieczna, ale i skuteczna. Oczywiście, szczepionka obejmuje tylko najpopularniejsze typy wirusa, więc teoretycznie można zarazić się takimi, których szczepionka nie dotyczy. Jednak myśląc o własnym bezpieczeństwie, warto zabezpieczyć się przed tymi najpopularniejszymi i jednocześnie najgroźniejszymi. Czyli właśnie tymi typami HPV, które mogą powodować raka. Nie tylko szyjki macicy, ale jak się dowiedzieliście, choćby gardła, który dotyczy również mężczyzn. Oni też powinni rozważyć szczepienie. Od dzisiaj pamiętajcie, że wirus, który może powodować raka, istnieje. Rozważcie szczepienie, unikajcie przypadkowych kontaktów seksualnych, a przede wszystkim regularnie się badajcie. Do zobaczenia!